Dzień dobry, witam Państwa w Sterniczkach. To drugi odcinek nagrywany w Krytyce Politycznej. Dzisiaj gośćmi programu są pani profesor Leokadia Orędziak, ekonomistka. Dzień dobry. I pani profesor Małgorzata Fuszara, socjolożka, prawniczka. Dzień dobry. Kandydatka pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania. Wszystko prawda. Chciałem, żeby pani skomentowały 100 dni rządu i tutaj jakby bazą zajmie się pani profesor Orędziak, a nad budową pani profesor Fuszara. Zacznijmy od bazy i pani profesor, niech pani powie tak jak na przesłuchaniu w CBA. Co rząd w ciągu tych 100 dni zrobił dobrego dla gospodarki? No można od jakichś dobrych rzeczy zacząć, właściwie od jakiejś samej pewnej myśli, takiego działania, które zmieniłoby w ogóle stan rzeczy, który jest skutkiem działania poprzedniego rządu. Więc trzeba podkreślić, że to co teraz zrobił rząd obecny i będzie pewnie robił, trafiło na bardzo podatny grunt, a mianowicie to, że przez te minione 8 lat jednak Platforma wraz z PSL-em realizowały relatywnie liberalną, czy żeby nie powiedzieć neoliberalną politykę. I ona zaowocowała takimi dużymi napięciami w społeczeństwie, tym, że bardzo wielka grupa ludzi poczuła się jakoś wykluczona, pokrzywdzona, że odsunięta. Na czym to dobra zmiana teraz? Zapowiedzi były takie, że to się zmieni, tak? Że podniesie się płacę godzinową do 12 zł za godzinę, że wprowadzi się jakieś świadczenia, które pozwolą poprawić sytuację tych, którzy są najgorzej sytuowani. No i właściwie ten sztandarowy projekt, to jest to Rodzina 500+, no on został jednak uchwalony bardzo szybko, tam bym powiedziała bez należytych konsultacji społecznych. Ale pani ocenia to krytycznie. No ja oceniam go krytycznie z tego powodu, że po prostu nie mamy na to pieniędzy, bo już abstrahując od tego, co on może właściwie dać, tak? Do jakiego stopnia jest sprawiedliwy czy niesprawiedliwy z punktu widzenia rodzin i dzieci, to ja po prostu jako finansista chcę powiedzieć, że nie mamy na to pieniędzy. I o ile jeszcze w tym roku, powiedzmy, że zacznie się to dopiero od kwietnia, więc już nie jest ta cała kwota, która jest szacowana na jako roczne wydatki rzędu 23 miliardów lub więcej złotych, to na ten rok to będzie kilkanaście miliardów, więc będzie łatwiej. Do tego są nadzwyczajne dochody w budżecie, które się nie powtórzą w przyszłym roku. A i tak uważa pani, przepraszam, że przerywam, że wobec tego, że nie ma pieniędzy, to ten program jest skazany i tak na wygaśnięcie? Znaczy tutaj właściwie szkoda jest, że w samej ustawie nie przewidziano jakiegoś zabezpieczenia, że program zostanie zatrzymany, jeśli finanse państwa znajdą się w dramatycznej sytuacji. No nie ma takiego zabezpieczenia. I teraz tak wprowadzono ten program, który w istocie swej jest zastawiony na kilkadziesiąt lat, czy w ogóle bezterminowo, tak? I teraz ktoś się znajdzie taki odważny... Program, że już nie będzie odważnego, które... No właśnie, więc będziemy tak, myślę, że iść tą drogą, będziemy brnąć, aż znajdziemy się w takiej sytuacji, że nie będziemy w stanie tego zupełnie finansować, bo i tak będzie on finansowany poprzez zadłużanie państwa. No to trzeba podkreślić, bo skoro nawet przy tych zwiększonych dochodach w tym roku deficyt budżetowy jest ponad 50 miliardów, no to jeśli tych dochodów nie będą, a będą wyższe wydatki z tego tylko tytułu właśnie, jakim jest program Rodzina 500+, to tym bardziej po prostu nie będzie pieniędzy. No i tak długo on będzie mógł funkcjonować, jak długo Polska będzie mogła pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych. Jeżeli okaże się, że to nie jest możliwe, no to po prostu będzie ogromne napięcie. A przecież powiedzmy, że są plany odnośnie innych wielkich wydatków, tak, które nie zostały jeszcze wprowadzone. Dobrze, za chwilę do tego jeszcze wrócimy. I teraz pytanie do pani profesor Fuszary. Co w ciągu tych 100 dni można by dobrego powiedzieć o dokonaniach rządu? Jeżeli pan redaktor mnie pyta o dokonania związane z tą działką, która mnie jest najbliższa, właśnie, czyli z działką równościową, to nic dobrego nie zrobił. Natomiast zrobił wiele złego i to jest rzeczywiście powód do niepokoju. To znaczy ten urząd, który ja pełniłam, od początku był urzędem za słabym, nie był urzędem dobrze pomyślanym. Ja uważałam, że trzeba go bardzo wzmocnić, trzeba sprawami równości zajmować się także na poziomach lokalnych, dlatego że różne złe czy warte naprawienia rzeczy dzieją się przecież w całej Polsce, tylko się nie da jakby rozstrzygnąć z Alei Ujazdowskich. Widzimy przede wszystkim w tej chwili niesłychane zaostrzenia takich wystąpień związanych z przynależnością do mniejszości narodowych, prawda? Cały ten podsycany lęk przed migrantami spowodował, że jest bardzo wiele aktów agresji przeciwko osobom innej narodowości, zwłaszcza o innym kolorze skóry.
i nie ma żadnych akcji, która by temu przeciwdziałała. Ja, kiedy pełniłam urząd pełnomocniczki, spotkałam się już z pewną historią rozmaitych usiłowań i ze strony policji, i ze strony edukacji, różnych programów, które miały zapobiegać tego rodzaju działaniom. Natomiast w tej chwili te wiadomości, które do nas docierają, mówią raczej o tym, że na przykład organizacje pozarządowe nie będą dobrze widziane w szkołach, mówiąc bardzo delikatnie, nie będą do szkół wpuszczane. To się łączy zarówno z problemem edukacji seksualnej, jak i... organizacja pozarządowa. No tak, ale ja mówię o innych, o alternatywnych, o innych sposobach działania, oswajania z problematyką równościową, pokazywania konieczności prowadzenia tej polityki równościowej i tego, co każdy może robić sam w tej dziedzinie. I tak naprawdę to była wielka zasługa organizacji pozarządowych i samorządów, i szkół, które tego rodzaju programy realizowały. Ja sama brałam udział w otwarciu... W konkretnych przypadkach wygaszania jakichś programów? Czy... No, to była zapowiedź taka, że nie będą organizacje wpuszczane do szkół. To była zapowiedź pani minister. Także bardzo się tym niepokoję, ponieważ rzeczywiście cały szereg takich napaści na cudzoziemców w tej chwili, coraz więcej o tym wiemy i jest jakaś bierność i brak zapobiegania temu i co więcej, to się nie wiąże z taką silnym potępieniem, które by było widać w mediach, ze strony agencji rządowych, ze strony policji, która ma przecież cały pion rzeczników praw człowieka. I bardzo bym chciała, żeby ta instytucja była utrzymana. Ona miała długi czas, nie wiem jak w tej chwili wygląda, ale to była długa, ponad 10-letnia historia pracy tych osób, naprawdę takiej u podstaw, no, związanej właśnie z walką z mową nienawiści, ze zbieraniem informacji. To były zresztą takie miejskie inicjatywy, dlatego tak kładę nacisk na lokalność, że chodzi o to, żeby to każdy w swoim miejscu podejmował jakieś inicjatywy, które mają takim aktom zapobiegać. Jeżeli nie będzie się tego robiło, a nic nie wskazuje na to, żeby się miało w tym kierunku, no nie ma żadnych zapowiedzi. Mnie się wydaje, że dużym osiągnięciem rządu, jeżeli chodzi o urząd, którym do niedawna jeszcze pani kierowała, jest to, że ten urząd nie został zlikwidowany. No ale on nie może zostać zlikwidowany w pewnym sensie, to znaczy trzeba by go zastąpić jakimś innym, dlatego że to się wiąże z wymogami związanymi z naszymi zobowiązaniami międzynarodowymi. On jest tak naprawdę powołany na mocy, pamiętajmy, tę ustawę o strasznym tytule o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej dotyczących równego traktowania. Już sama nazwa wskazywała, że myśmy tak naprawdę na minimum wypełniania unijnych wymogów szli. I pamiętajmy, że to jest osoba, która będzie musiała jechać reprezentować rząd w dyskusjach dotyczących, na przykład w tej chwili pracuje Unia Europejska nad dwiema dyrektywami równościowymi. Dyrektywą tak zwaną horyzontalną, która dotyczy w ogóle spraw równościowych i dyrektywą odnoszącą się do kwot w biznesie, w zarządach spółek. No i tutaj jakie będzie stanowisko rządu? Dotąd było stanowisko przychylne dla obu tych dyrektyw i wyglądało na to, że to się być może skończy pozytywnie w Europie. No teraz nie wiem, nie znam stanowiska rządowego, ale w momencie, kiedy obecnie rządząca partia była w opozycji, była przeciwko obu tym dyrektywom. Czyli my się pokażemy, obawiam się, na międzynarodowej arenie jako taki kraj hamujący wszystkie inicjatywy równościowe. Natomiast jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że ten urząd w tej chwili, to jest urząd, o ile pamiętam, do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, co w ogóle jest dla mnie, no tak, ale to nie chodzi o zmianę nazwy, to jest taka koncepcja, zgodnie z którą społeczeństwo obywatelskie jest koncesjonowane rządowo. Ja w ogóle nie rozumiem takiego pomysłu, że ktoś w rządzie odpowiada za społeczeństwo obywatelskie, ponieważ to oznacza, że osoby, które tak wymyśliły ten urząd, po prostu nie mają pojęcia, co to jest społeczeństwo obywatelskie. No ono się tym między innymi charakteryzuje, że jest właśnie pozarządowe. Trzeci sektor jest zupełnie niezależny. No oczywiście. Wróćmy jeszcze na chwilę do gospodarki. Pani profesor, w ciągu tych 100 dni rząd przyjął tak zwany plan Morawieckiego. Czy może go pani jakoś krótko ocenić? Więc powiedzmy, że sama myśl ogólna jest naprawdę godna poparcia, tak? No bo przecież chodzi o to, żeby wzmocnić naszą gospodarkę, żeby wzmocnić inwestycje, żeby poprawić stan polskiego przemysłu. I właśnie idea jest słuszna, zapowiedziano, że wydatkowane będą na to, też miał taką ideę. Wydatkowane duże pieniądze, no to jest ten bilion prawie złotych,
Więc oczywiście ja trudno tego nie poprzeć. Natomiast oczywiście pytanie jest takie, co naprawdę konkretnie byłoby tutaj zrobione, więc powszechnie tutaj zarzuca się temu planowi, że to jest na razie bardzo ogólne stwierdzenie i potrzebne są konkrety, tak? Konkretnie co, jak, gdzie, kiedy zrobić. Na pewno trzeba podkreślić, że ważna i potrzebna jest polityka przemysłowa państwa, bo czasy, w którym zostawiono wszystko na żywioł, tak, w końcu doprowadziły naprawdę do chaotycznego rozwoju czy chaotycznego stanu w zmianach polskich w przemyśle, a te kraje, które wydźwignęły się na jakąś wysoką pozycję w świecie, dobrą politykę przemysłową stosowały. No tak, więc tego brakuje. Tylko, że te kraje, którym udało się uniknąć tej pułapki średniego rozwoju, tak, to jednak jest bardzo, bardzo, bardzo mało. No pewnie tak. Natomiast Polska jednak należy do kraju jednak o niższym poziomie rozwoju i zostawienie dalej wszystkiego siłom rynkowym nie byłoby słuszne. Nie byłoby słuszne. A czy ten program nie przypomina Pani trochę programu Gierka? Znaczy, pewnie jakieś podobieństwa można znaleźć, ale ja bym chciała podkreślić jakiś inny wątek, że istnieje taka dość duża sprzeczność między tym, co jest zgłoszone w ramach tego planu, nazwijmy go Morawieckiego, a ogromnym zapałem obecnego rządu, tak mi się wydaje, chyba że się mylę, co do tego, by Polska weszła, czy zgodziła się na umowę TTIP, czyli to transatlantyckie porozumienie w sprawie handlu i inwestycji. Więc to są rzeczy sprzeczne, bo jeśli chcemy wesprzeć nasz przemysł i gospodarkę i zadziałać bardziej aktywnie, no to właściwie nie możemy dopuścić do tego, żeby zupełny żywioł zapanował, jeśli chodzi o tę konkurencję, bo no tak, to... tylko na to porozumienie, no to jest porozumienie między Ameryką a Europą. No dobrze, ale to Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Jeśli będziemy bezmyślnie to popierać, nie patrząc, jakie konsekwencje to niesie we wszystkich dziedzinach dla społeczeństwa, dla rolnictwa, dla konsumentów, no to obudzimy się za jakiś czas z tym, że mamy jeszcze większy ten liberalizm niż był. I to właściwie wtedy szanse na to, że ten plan Morawieckiego miałby być zrealizowany nawet w jakimś takim niewielkim stopniu są nieznaczne po prostu, bo to się rzeczy wykluczają. To jeszcze krótkie pytanie do pani profesor Fuszary. Pani profesor, proszę powiedzieć o jednej rzeczy, o której nie możemy zapomnieć, mając na względzie tych 100 dni nowego rządu. Dobrej bądź złej? No, ta rzecz chyba najważniejsza, która się dzieje, to jest takie podważenie zaufania do różnych instytucji publicznych. To jest związane pośrednio, ale także silnie z różnymi prawami, także prawami do równości i prawami mniejszości. Dlatego, że jeżeli my podważamy, jeżeli rząd podważa tak naprawdę autorytet sądów, to jest coś, czego ja się niesłychanie boję, autorytet Trybunału Konstytucyjnego, czyli tych podstawowych, jednej z podstawowych zasad państwa demokratycznego, to jest groźne dla nas wszystkich, dlatego że tak naprawdę w sytuacji dyskryminacji, nierówności, sądy są jedynym niezależnym organem, do którego możemy pójść. I teraz jeżeli wszyscy stracimy, jeżeli społeczeństwo straci do nich zaufanie, jeżeli będziemy poddawać tę trzecią władzę w państwie wpływowi władzy wykonawczej, to jest najgorsza rzecz, która się może zdarzyć. I to usiłowanie bardzo wyraźnie widzę. I myślę, że takie zapobieganie podważania autorytetu sądu jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą powinniśmy w tej chwili bardzo wyraźnie podkreślić, że to jest nam potrzebne, konieczne, dlatego że taka zasada trójpodziału władz i zasada silnej władzy sądowniczej jest naprawdę tą, która nas może zabezpieczyć przed wszechwładą władzy wykonawczej. To jest bardzo dla mnie zastanawiające i zadziwiające, że na czele partii, która rządzi, jest prawnik. W podobnym czasie kończyliśmy studia prawnicze. I zawsze podkreślano także w okresie komunistycznym w różnych dyskusyjnych gronach, że właściwie władza sądownicza jest tą najbardziej niezależną, którą można jakoś przechować mimo wszystkich nacisków. I mam nadzieję, że to się samej władzy sądowniczej uda, że ona przechowa etos tak naprawdę niezależnych sędziów i będzie nam pomagała w rozstrzyganiu takich sytuacji, w których władza wykonawcza za bardzo wkracza w nasze prawa.